Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maras, a to jest kolejny odcinek Shogun 2 Total War. Okej, słuchajcie, no, zobaczcie jak się sprawa rozwinęła. Tutaj jest jeden większy ród, który opanował większą część Japonii, ale to jestem, można powiedzieć, w czarnej dupie. I będę się tutaj teraz bił z Takedą, mam taką nadzieję, że mi to wyjdzie. O ziemię, choć zostawimy sobie jako wsparcie, że oni po prostu może zaatakują którąś z tych prowincji. Okej, sprawa wygląda następująco. Bierzemy wszystkie oddziały, te, które możemy wyciągnąć z zamków, żeby po prostu była większa kasa. Po prostu muszę zebrać wszystkie moje siły w jednym punkcie. Oczywiście te lepsze siły. Tu muszę zwerbować przez dwa oddziały Yari. Ich poproszę tutaj. Po prostu spotkamy ich w jednym miejscu wszystkich. I zrobimy sobie właśnie taką grupę uderzeniową drugą. Bo tu ze spokojem będę mógł zająć im port. Oni mnie atakować nie będą. Tutaj w Echigo mam ładną armię. Także no, tutaj się nie obawią o nic wielkiego. No, mam tu najmniej mnicha. Jaka to jest w ogóle religia? Oni są handel... Misotu, co tu jest? Zniszczenie. Aha, no to ja wiem. Opór wobec najeźdźcy. Brzemię podatków. No, sorry. Coś trzeba płacić. Co? Wstyd mieszkańców? No bez jaj. A co mój Daimo robi? Okej, dobra. Tu dwa oddziały już się szykują. Tutaj mogę sobie zrobić kolejny werbunek. Akurat dwie tury oni dojdą. No, akurat dwie tury. Tutaj też możemy sobie jakąś grupkę żołnierzy wytrenować. Zwerbowanie jednostki niemożliwe. Dobra, jedna tura. Najwyżej w drugiej turze coś tam dokoptujemy. Okej, dobra. To lecimy z koksem. Za cholerę Takeda nie chce ze mną handlować. O, jak zniszczy mi sojusznika, będę w czarnej dupie. Samurai jest na udaczy z tymi długimi katanami. Śmiertelnie groźny, tak? Okej, zobaczmy. Pewno tutaj mi się oni wytrenowali. Dwie nawet jednostki, to dobra, dołączymy ich. I oni sobie tutaj siedzą z nimi. To jest tak, jak to sytuacja wygląda? Jakieś po prostu małe, dwa małe oddziały. Kolesi. Okej, troszeczkę szybciej, jak możecie. No, wy się przemieścić nie możecie, dobra. Trochę kasy mamy, także możemy pokombinować. Jakiś mały oddziałik jeden tych. Trochę jazdy i tak z dwa oddziały też z Yari Ashigaru. I teraz co tutaj możemy zdziałać? Tych muszę tutaj wysłać. Tu ich okopać. Tutaj statek kopiecki sobie nieźle radzi. Tu mamy wciąż handel. Świetnie. Oni jakoś chyba nie przyjmują mu
tej prowincji. A teraz tak, zobaczmy. Co to Shimazu? Wrogość. Ja mam z nimi wojnę? No bez jaj. Nie do przyjęcia. To już na pewno. I danina. No nie, będę musiał się tu przed nimi bronić, bo widzę, że oni będą mnie tutaj najeżdżać. Chodzę też nie jest w najlepszych stosunkach. Z Takedą nie mogę tutaj nic wykombinować. Czemu mi wypowiedzieli? Wiem, przecież oni są ode mnie hektar dalej. I oni mają tylko te prowincje, te i tutaj to. I Kyoto nie mogą zdobyć. Właściwie brak danych. No dobra. Miejmy nadzieję, że oni tak szybko tutaj nie przylezą do mnie. Dobra, kolejna tura. No niedobrze, niedobrze. Muszę się pozbyć się ewidentnie Takedy. Tutaj obronić mojego sojusznika. Dobra, ci to sobie będą starczeć. Okej, teraz tak. Was, moi mili. Teraz tak, muszę zobaczyć, co tu będzie się działo. Jak wszystkich wyciągnę. Brzmi podatków? Przecież wy macie normalne podatki. No ludzie, co wy chcecie ode mnie? Dobra, jazda tutaj. Tu już nic nie zdziałam. Tu mogę troszeczkę sobie doszkolić. Werbunek. Może najmiemy sobie jedną osobę. Werbunek. Metsuke. No, świetnie. Następna tura. No cholera, nie jestem tutaj w stanie z nimi, z Takedą załatwić rozejmu. Jeszcze mi szlak tutaj okupują świetnie. Dobrze, mam jakieś w miarę jako swoje przychody. Która to jest prowincja? No, tych durni, co z nimi wrogość. Okej, ciąg dalszy grupowania armii. Teraz tak, tutaj bym wszystkich wyciągnął. Co się stanie? No to wy macie pecha. Muszę coś kogoś tu wcisnąć. Jest na zero, dobra. Werbuneczek, jeden oddział Ashigaru i Ashigaru z łukami. Okej, powolutku grupujemy sobie ładną armię. Druga armia uderzeniowa. I ci tu widzę zajęli Masushi. To już było zajęte. No nie wiem, mniejsza z tym. Co w dyplomacji mogę zdziałać? Shimazu. Danina jakaś coś. Zawiązanie rozejmu. Oferta nie do przyjęcia. Pieprzcie się. Na pewno tego płazem wam nie puszczę. Chociaż że z Takedą mam. Przyjaźń. Zręczą mi dwa klany. Shimazu i Honna. Twoje propozycje. Wypowiedz wojnę. Osoba KB to nie. Takeda. Co, wypowiedz wojnę, Hojo.
Nie, a teraz tak. Chodzą. Opowiedz wojnę. Rozy przyłączyłem się do wojny, Takeda. Dobra. Okej, tutaj już jest mała grupka. Fukushimie, coś tu mogę zwerbować? Dupa, nic nie mogę zwerbować ciekawszego. Tu tak samo. What the fuck? Mieliśmy cuka, a nie wy. No, można przekupić armię, tylko jaki koszt? Jestem ciekawy. Pewnie zajebisty. A uwierzcie mi, przydałaby mi się teraz armia. O, widzę, że to teraz grają dwa większe klany. Znaczy w sumie... Raz, dwa, trzy, cztery z moim licząc. Ci się tu tłuką. Przeciwko Takedzie. Czasem na przekupienie. Co ty tu masz? Łucznica Shigaru, to mnie nie interesuje. Tu mi braknie kasy, szansa na przekupienie 10%. O masakra. Dobra, teraz tą całą ekipę. Ty tutaj. No, potężna armia już idzie. No sobie tak dobrze pozbierałbym wszystkich, to czemu nie? Może faktycznie zajmiemy się tutaj sprawami z boku, a nie będziemy atakować sprzymierzeńców. Jestem na minusie, cholera. Teraz mi się tu większość zbuntuje. Niedobrze. Dobra, ciągnijcie tutaj. Cholera, no będę musiał chyba jednak nimi wyjść. No niech ten szlak się zwolni, bo będą mi jaja. Nie mogę tak sobie po prostu kapitulować. Dobra, wy tu macie dwie tury. Okej, tu was nie będę wam zabierał z Fukushimy żadnych jednostek. Cholera. Potrzebuję hajsu, bo tak to ja zaraz splajtuję i będą mi jaja. Takeda coś kombinuje. O, widzę, że Takeda jest nie po mojej tego stronie. Pięknie, mamy kolejnego kolesia, generała. Świetnie. Jego zaraz przetransportujemy do Fukushimy. I co się stało tutaj z moim Metsuke? Nareszcie agenta. Pięknie. Załatwiliśmy go. Nie pozwolę mi tutaj Mitsuki zabić.
Umiejętności, no trochę ma tam coś. Okej, okay, no to jeszcze jedna tura. Mam nadzieję, że nic się nie rypnie. Ale z jakim prawem oni mi wypowiedzieli wojnę, to jest nieciekawe. No, byliśmy na plusie. Przez ułamek sekundy 1000 dolców. Znaczy... Okej, okay, zmieścimy się na ataku, by mieć wyraźną przewagę nad wrogiem w trakcie ofensywy. Wszystkich jednostek, obrona... Wszystkich jednostek, tak. Super, ja akurat będę miał... Tak, kiedy będę musiał atakować. Innych rodów. Wypowiedz wojnę. Moi sprzymiennicy chodzą tak czy jak. No z automatu tutaj. No, mam 2000 na plusie, plądrowanie. Solo, wybitny. Super. I się tutaj... Będą mutować coś? Co się tam buntują? Spelunkę wybudujemy. Dwie tury, żeby tam się nie burzyli. Co to jeszcze było? Zniszczenia, minus 2, to już akurat to jeszcze przeboleje. Niechlubne postępki daimyo, no... Obór wobec najeźdźcy. Trochę mam kasy, te 3000 z hakiem. Znaczy się przyda. No po prostu najeźdźcy i brzemię podatków, no sorry. Płacić trzeba. Teraz tak... Armia, tu praktycznie mogę wszystkich wyciągnąć. Aha, niechlubne czynki od zdajmio, tak? Czemu dwa razy? No cholera jasna. Tutaj spelunkę poproszę. Werbuneczek. Jeden oddział Shigaru. Okej, okay, tą ekipę trzeba się pozbyć. Będzie jakaś szybka ofensywa na... Jak oni się nazywali? Takedę. Ty się wycofaj, bo ty... No, co tu zdziałasz? O, ci się tutaj przemieścili. Niedobrze. No i zjebali. Pięknie. A oni armię przegrupowali. Uuu, to jest niedobrze. Bardzo niedobrze, bo się będę musiał prowadzić wojnę obronną. Okej, idę na aresztowanie. Luz. Co ty tu masz? Z automatu? Ty masz dosyć wysokie... Okej, tu jeszcze jedna tura. Miejmy nadzieję, że oni mi się tutaj nigdzie nie przetransportują. Bo znowu będzie wojna obronna. Może tak, werbuneczek. O, te duże w ogóle mają tutaj doświadczenie. Dobra. No jestem tylko 100 na minusie. Ci tu teraz przyleźli.
Dobra, ci się wycofują. I tak jak myślałem. Okej. Automatyczne. Okupacja pokojowa. O, Mitsuka awansował. Co ty możesz tutaj zdziałać? Świta, co ty masz za świtę? Znaczy, że mój pan powie jedno słowo, a rybki zostaną nakarmione. No, weźmiemy to. Będę tutaj chyba więcej kolesi aresztować. I co tu jest? Sędzia. To nie. To sobie weźmiemy. Dziękuję. Okej. No, oni mają same średnie stateczki. Wyraźna wygrana, ale widzę, że straciłem jeden statek. Teraz tak, armia. Mocno awansowana armia. Co daje ta trupia czaszka? Spróbujmy tutaj ściągnąć parę osób do pomocy przy obronie. Okej, Takeda trochę padła. Wy byście mogli zaatakować jedną z prowincji jego. Kai. Więc dogadajmy się z nimi. Hojo. Okej, ci się już nie cofną. Czyli będą tutaj mi się pamiętać. Armia, werbunek, nic. Dobra. Kolejna tura, zobaczymy co wykombinuje ich armia. A, tak zaraz wygonimy kolesia. Szybki zapis, gra zapisana i teraz zobaczymy tak, z automatu. Nie, to musimy sobie wczytać. Teraz ja mam super zajebiste dochody, dobra. Ja wiem, że to jest cheaterstwo, ale no po prostu nie mogłem się powstrzymać. Chciałem zobaczyć, co komputer tutaj zrobi. Jak przy okazji wasze zdrowie, raczej się herbatką. No i co, no to spróbujemy poprawić to obronę. Bo ja uważam, że to jest do wygrania. Tylko oni mają cholernie dużo łuczników. No, ja widzę, że proporcje są... On ma dwóch generałów. Dobra, zobaczymy. Najwyżej poniesiemy mu bardzo wysokie straty. O co chodzi z mapą?